Ani słowo o Stomilu, kolejny odcinek, kolejny gość z nami, moi drodzy, osoba pochodząca z Olsztyna, osoba, która wiele lat grała w piłkę, prowadziła się bardzo profesjonalnie, nadal się prowadzi bardzo profesjonalnie, trener Piotr Klepczarek, miło mi Ciebie widzieć. Dzień dobry. Możemy sobie mówić po imieniu? Tak jest, dziękuję za zaproszenie. Piotrek, przez wiele lat, jak gdzieś tam w Warszawie stacjonowałem, czyli pracowałem, wiedziałem, że jest w drużynach około warszawskich, przepraszam, że to powiem, Zniszcz Pruszków, Dolkan Ząbki, piłkarz Klepczarek, który pochodzi z Olsztyna. Wiem, że ty grałeś w Olsztynie, natomiast tak trochę dyskretnie na twoja kariera przebiegała. Grałeś sobie gdzieś pod Warszawą, prowadziłeś się profesjonalnie, nadal jesteś bardzo fajnym człowiekiem, który podchodzi profesjonalnie do swojego zawodu. No to żeby być dokładnym, to zaczęło się od samej Warszawy, bo pierwszym moim klubem była Polonia Warszawa. Tam po transferze z Zawiszy Bydgoszcz wylądowałem w Warszawie, no i wiele lat rzeczywiście tam zostałem. Kilka lat w Zniczu Pruszków, około 4 i też 4 lata w Dolkanie. Także też do wielu śmiesznych sytuacji dochodziło, że ludzie kojarzyli mnie bardziej z Warszawą niż z Olsztynem, z którego jestem i gdzie w Stomilu mieliśmy o tym nie rozmawiać. Ale nie unikniemy tego tematu, bo też pociągnę ten temat twoich początków w Stomilu, bo chciałem przypomnieć, że ty jesteś rodowitym olsztynianinem, który zaczynałeś grać, wypłynąłeś na szerokie wody tutaj z naszego miasta. Jesteś olsztynianinem. Dokładnie, ale kończąc właśnie wiele osób ze świata piłki czy znajomych myślało, że ja jestem z Warszawy i moja żona i moje dzieci, a my wszyscy jesteśmy z Olsztyna, no ale tak się utarło i teraz troszeczkę może zmienię tendencję, bo dłużej jestem już w Stomilu. Ile lat grałeś piłkę? Zawodowo? 18. 18 lat grałeś piłkę i powiedziałeś mi jedną bardzo fajną rzecz na obozie, że tylko kilka razy w życiu położyłeś się spać po godzinie 23. To jest niesamowite. A tak, to jest... To... Powiedzcie, to jest zasługa, bo to też bardzo ważne. Dokładnie, to jest zasługa trenera Czesława Żukowskiego, który był moim pierwszym trenerem w tym klubie i potem także trenerem w drużynie seniorów. No wtedy były troszeczkę inne czasy, teraz jest świadomość, dostęp do informacji zawodników o wiele większa, więc można sobie odpalić internet i wszystko wiedzieć na temat żywienia, regeneracji, dodatkowego treningu w każdej sferze życia i przede wszystkim sportu, ale wtedy właśnie trener jedną taką rzecz mi powiedział, żeby najpóźniej kłaść się o 23 spać. No to była dla mnie bardzo ważna i istotna informacja i tak sobie wziąłem do serca, że tak jak właśnie powiedziałem, dosłownie na palcach może obu rąk bym policzył sytuację, gdzie położyłem się później spać. No tak się organizm przyzwyczaił. Nadal dokładnie. Teraz, kiedy już nie grasz zawodowo w piłkę, ale nadal profesjonalizm przed 23, Piotr Klepczarek idzie spać. No tak mój zegar biologiczny przez tyle lat się przyzwyczaił, tak się ułożył, ustawił, że tak po prostu zasypiam. No niestety teraz jak są mecze Ligi Mistrzów o 21 rozgrywane, no to rzadko kiedy udaje mi się dotrwać do końca. Piotrek, ty grałeś w Olsztynie jeszcze w tych czasach, kiedy rzeczywiście ten boom na 100 mil w Ekstraklasie był już, nie wiem, czy ta amplituda była gdzieś tam schodziła w dół. W takim niewdzięcznym momencie zaczynałeś swoją karierę w 100 milu. No zależy jak na to spojrzymy. Ja z naszym klubem jestem związany całe życie, bo wiadomo, jako dziecko wszyscy chodzili na stadion i to niewiele pewnie kibiców już pamięta, ale tu był pełen stadion i całe osiedla, całe rodziny jeździły na mecze i jako dziecko tak właśnie rozpoczynałem. Potem od 8 roku życia wszystkie szczeble juniorskie też tutaj w klubie przeszedłem, ale wracając do pytania, to no zależy właśnie jak się na to spojrzy, bo słabość klubu w tamtym okresie była dużą szansą dla młodych zawodników, bo wielu zawodników z mojej grupy juniorskiej, czy z tych roczników pobliskich, że tak powiem, miała szansę dzięki temu zagrać w seniorach i zrobić pierwszy duży krok, dokładnie, w kierunku seniorskiego grania, dzięki temu, że miało szansę łatwiej po prostu wskoczyć do zespołu seniorskiego i do największego klubu w naszym regionie. Piotr Dziewicki mi kiedyś powiedział, grałeś z Piotrem Dziewickim w Polonii? Mieliśmy się w Polonii, ale znamy się. Powiedział mi, Marek, ja nie byłem wielkim piłkarzem, ale ja ze swojej kariery wyczytałem absolutne maksimum. Ja byłem profesjonalny, ja mocno trenowałem. Pewnych rzeczy nie przeskoczę, bo Bozia nie dała mi talentu. Nie chcę Ciebie porównywać, nie mówię, że Ty nie miałeś talentu, ale też profesjonalizm jego i Twój pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo ważne, albo najważniejsze, ważniejsze od talentu, żeby się profesjonalnie prowadzić, żeby mieć świadomość. Dokładnie, trener Marek Papszun kiedyś powiedział, że jak ktoś nie ma talentu, to gra na obronie. Ale ja się z tym nie zgodzę do końca. Ale rzeczywiście, tak było. Ja starałem się skupiać na rzeczach, na które mam wpływ, no bo nikt nie sprawię, że będę wyższy, silniejszy czy szybszy, no bo na to
to możemy troszeczkę poprawić niektóre możliwości, ale w nieznacznym stopniu. Więc starałem się skupić na tym, na co miałem wpływ, czyli regeneracją, dobrym odżywianiem, rozciąganiem po treningach, co teraz też już jest mało popularne, ale dzięki temu omijały mnie kontuzje i dzięki temu byłem takim zawodnikiem solidnym, że tak powiem, i właśnie dzięki temu dużo zyskiwałem. Jeżeli chodzi o tą stronę sportową, a jeżeli o tą życiową, to tak wracając też do tego, że wycisnęliśmy maksa, bo tu miałeś rację, ja się z słowami Dziewika zgodzę. Taką poza sportową, to też ja się kierowałem w życiu taką zasadą, że nieważne ile zarobisz, ważne ile oszczędzisz. I to było czym się właśnie kierowałem. Nie chodzi tylko o finanse, ale właśnie o też inne rzeczy, które można dzięki temu uzyskać. Jeżeli chodzi o finanse, to też miałeś taki ciemny epizod. Grałeś piłkę w pewnym klubie i no, grube pieniądze zostały gdzieś tam tobie niewypłacone. Ty mówiłeś... Właśnie zostały. Zostały tam. Tak? Zostały tam wypłacone. Tak, tak. Że tam małe mieszkanko gdzieś tam ci uciekło. Mimo tego, że grałeś grube miesiące, nie dostałeś wypłaty i już dawno się pożegnałeś z tymi pieniędzmi. Nie miałeś, w tym aspekcie tyle szczęścia nie miałeś. I to nie był 100 mil. No dokładnie, to nie był 100 mil. Takich sytuacji niestety miałem kilka, bo to chyba ze 4 kluby tak się... Można powiedzieć, że wyciągnąłeś czarnego Piotrusia. Tak, tak. No niestety tak się kończyły te przygody, ale chciałbym zaznaczyć, że po pierwsze to już jest sam koniec tej historii, ale to, co się działo do tego momentu, czyli do zakończenia przygody w tych klubach, było ok, tak? Było wiele lat spędzonych, czy w ŁKS-ie, czy w Polonii Warszawa, w Dolkanie. To takie największe przykłady, gdzie właśnie była ta obsuwa, która trwa do dzisiaj z wypłaceniem należności. Było bardzo wiele momentów, gdzie było po prostu dobrze w tych klubach, ale kończyło się to przykro. Między innymi właśnie, tak jak powiedziałem, w ŁKS-ie, w Polonii Warszawa, w Zawiszy Bydgoszcz, co też tutaj jest ciekawą historią, bo jeszcze jako zawodnik z trenerem Adamem Majewskim byliśmy zawodnikami Zawiszy Bydgoszcz i w połowie okresu przygotowawczego, po pierwszej rundzie jesiennej, gdzie mieliśmy na koncie 40 punktów i 11 punktów przewagi nad drugim zespołem, nad trzecim zespołem, przepraszam, w pierwszej lidze, czyli byliśmy dosłownie o krok od awansu do ekstraklasy, zespół z dnia na dzień się wycofał. Po prostu się wycofał i każdy musiał szukać sobie nowych klubów. Więc z takich sytuacji no mam duże doświadczenie z takimi sytuacjami, bo i gdzieś niewypłacone pieniądze, i fuzję klubu, czy w jedną, czy w drugą stronę, no to przeżyłem i to jest duże doświadczenie dla mnie. I wiele osób nie kojarzy Ciebie z Olsztyna, bo myśli, że jesteś z Warszawy, natomiast sędziowie wiedzą, że jesteś z Olsztyna. Sytuacja jednym z arbitrów olsztyńskich, który też mi mówiłeś tę sytuację, który miał już żółtą kartkę, był drugi faul i dał zawodnikowi obok, bo wiedział, że może dostać czerwoną kartkę. Tak? Opowiedz, jak to... I oczywiście nie mówimy nazwiska sędziego, ale rzeczywiście ja wiedział, że jesteś z Olsztyna, on też był z Olsztyna i w ten sposób, nie wiem, czy przymknął oko, mówi, trzeba sobie w takich sytuacjach poradzić, oba jesteśmy z Olsztyna. Była taka sytuacja, nie wiem, czy powinniśmy o niej mówić, ale okej. Okay. Nazwiska nie mówimy sędziego, bo było to wiele lat temu i na razie nie. Powiedz, jak wyglądała sytuacja? No miałem żółtą kartkę w meczu i sędzia właśnie był, tak jak powiedziałeś, no mój kolega z Olsztyna. Końcówka spotkania się zbliżała i właśnie była taka stykowa sytuacja, że poszliśmy razem w zawodnika ofensywnego drużyny przeciwnej, razem z kolegą gdzieś tam blisko. Ja go oczywiście zdzieliłem. A sędzia mnie już do tego dzieliłeś. Dokładnie. Mocno po łydeczkach i musiał dać komuś żółtą kartkę. No i dał, mówię, temu koledze obok. Ale i tylko powiedział mu od razu, mówi, sorry, ale Klepa by dostał drugą żółtą, musiałbym mu dać czerwoną, także weź na siebie i się nie gniewaj. I tak się rozeszło, także taka śmieszna sytuacja. Ale jeszcze jedną mam a propos właśnie żółtych kartek. Też graliśmy z GKS-em Bełchatów, to było w Dolkanie. Tam bardzo ważny mecz, o awans graliśmy. Już jedna tam może piąta, czwarta kolejka od końca sezonu. I też była taka sytuacja, że miałem żółtą kartkę na koncie. Dostaliśmy piłkę za plecy i goniłem Maka, wtedy jednego z braci Maków, do właśnie tej piłki prostopadłej. No i też miałem żółtą i też go zdzieliłem. I też oczywiście kolega był blisko, Damian Jakubik z Radomiaka.
Nie, przepraszam, nie miałem żółtej, ale miałem trzy żółte i w następnym meczu ważnym bym pauzował. Więc szybko, jak już sędzia biegł do nas, bo też miał kawałek, mówię do tego kolegi, do Damiana, zresztą bardzo fajnego gościa, mówię: Damian, weź na siebie, bo ja będę miał pauzę w następnym sezonie. A już sędzia biegł z żółtą kartką, już wyciągał z kieszeni, więc wiedziałem, że będę miał żółtą kartkę. I będziesz pauzował. Tak, i dokładnie mówię: weź na siebie, żebym nie miał pauzy. A on mówi: dobra, dobra, nie ma problemu. Sędzia podbiegł i mówi: panie sędzio, to ja. A on schował żółtą, wyjął czerwoną. Out. Bo on był tam gdzieś 10 centymetrów może bliżej bramki. No i bidula poszedł do szatni. No, tak. Pauzował, poszedł w kolejnym meczu, tak, prawdopodobnie. Tak. No, takich historii pewnie było wiele. Ty wiele odbierałeś piłkę, tak jak mówiliśmy, prowadziłeś się profesjonalnie. Powiedz mi, z jakiego ty osiedla pochodzisz w Olsztynie? Z Mlecznego, tak najbardziej, tak. Tam się wychowałem. Urodziłem się na Zatorzu, parę lat mieszkałem na Zatorzu, potem na Mlecznym, gdzie tam większość życia, dużo też wesołych sytuacji, bo ciekawa dzielnica w tamtych czasach bardzo, no i tam najwięcej lat. Tak. Warszawa, okolice. To chyba to jest taki naprawdę trochę twój drugi albo nawet pierwszy dom w tym momencie. Nie, no dom dla mnie to, ja mieszkałem w wielu miastach. W Bydgoszczy, w Łodzi, w Warszawie, we Wrocławku, naprawdę w wielu różnych miastach i zawsze jeździliśmy z rodziną, to my wychodziliśmy z założenia, że tam, gdzie mieszkamy i gdzie jesteśmy wszyscy razem, to tam jest nasz dom, bo ja nie mogę powiedzieć, że mój dom jest w Olsztynie na dzień dzisiejszy czy w Warszawie, no bo dzieci chodzą do szkoły w Warszawie, żona też jest tam z nimi. Ja teraz taki właśnie troszeczkę rozbity jestem, bo muszę bardzo dużo dojeżdżać. Ale na pewno to jest miasto, gdzie jest nam najbliżej, bo tak jak powiedziałem, dzieci się urodziły w Olsztynie, zawsze chcieliśmy... Bo ty szybko zostałeś ojcem, prawda? Dokładnie, no moja córka starsza będzie miała w tym roku 15 lat, młodsza 13, więc dziewczyny są już... A ty masz teraz 27, także... Tak, bardzo blisko tej okolicy, ale my się czujemy olsztyniakami z krwi i kości i ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby mieszkać w innym mieście, jak już będziemy chcieli się ustatkować, jak już dzieci wyfruną z domu. Nie wyobrażam sobie i jeszcze właśnie taka jedna rzecz, że tutaj ludzie, którzy mieszkają w Olsztynie, na co dzień są, to tak też wydaje mi się, że czasami nie doceniają tego, jakie to jest piękne i fajne miasto. Naprawdę, bo mówię, z doświadczenia z moich innych miast, gdzie mieszkałem przez wiele lat, tutaj naprawdę niczego nie brakuje. To jest idealne miasto do życia, są jeziora, lasy, jest wszystko, co jest potrzebne, jest małe miasto, wszyscy się znają, więc naprawdę to jest rewelacyjne, tylko trzeba docenić. To samo mówią piłkarze, którzy tutaj przychodzą. Damian Byrtek, Wojtek Uczak, oni mówią, to jest świetne miejsce do życia. To jest świetne miejsce do życia. No, dokładnie, także ja to odbieram, a mam porównanie dzięki temu, że mieszkałem w innych miastach i mogę teraz to docenić i naprawdę bardzo to doceniamy. Jakie ty masz plany? Ty ciągnie ciebie do samodzielnej pracy? Tak, zdecydowanie. To jest dla mnie, mam nadzieję, że to jest krok w kierunku pracy samodzielnej i myślę, że większość trenerów tak myśli po prostu, taki jest ich cel, bo naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że ktoś chce być całe życie asystentem. No, po pewnym czasie, jak już się zbierze swoje doświadczenie, chce się wprowadzać coś swojego, chciałoby się samemu pracować i zarządzać wieloma sprawami, ale to jest jeszcze odległy temat dla mnie, bo wiem, że ale dużo potrzebuje. Coś tam się uwalnia, mówiąc o papierach trenera UEFA, bo za chwilę będziesz mógł prowadzić zespół drugoligowy, tak? Drugoligowy czy nawet pierwszoligowy? Drugoligowy. Tak, od następnego sezonu. Był z tym problem. Dobrze wiemy, że trudno jest się dostać na kurs UEFA Pro, trzeba swoje odczekać, trzeba się mocno starać, żeby się dostać. Natomiast jeżeli już druga liga będzie mógł ten UEFA prowadzić zespół samodzielnie drugoligowy, to rzeczywiście otwiera się furtka do zrobienia kolejnego bardzo dużego kroku. No zdecydowanie, tylko czy to jest odpowiedni czas i musi być też odpowiednie miejsce, tak? Ja tak jak powiedziałem wcześniej, to ja potrzebuję jeszcze trochę czasu na pewno, żeby się uczyć od lepszych, od bardziej doświadczonych trenerów i ja jestem na razie z tej roli zadowolony, ale tak jak powiedziałem w przyszłości... A nad czym jeszcze musisz pracować? Nad zarządzaniem? Masz jakieś konkretne, nie wiem, masz wyłuszczone kwestie, których jeszcze chcesz być lepszy? Wiadomo, że we wszystkim, ale widzisz w czymś jakieś takie swoje jeszcze braki? To praktycznie we wszystkim, bo to jest całkiem co innego. Ja bardzo wcześnie zacząłem robić papiery trenerskie, bo ja jeszcze nie grałem na dobre w piłkę, a już pierwszy kurs zrobiłem w wieku 19 lat trenerski. To mnie za uszy pociągnął świętej pamięci trener Masztaler.
i też dziękuję mu za to, bo naprawdę za uszy mnie pociągnął na ten kurs. I już jako zawodnik jeździłem na staże trenerskie i wiedziałem, że po prostu działałem z wyprzedzeniem, wiedziałem, że za parę lat będę chciał robić coś innego, czyli iść w tym kierunku, więc ja już od wielu lat jakby się uczę, teraz to praktykuję, można powiedzieć, tak? Bo to jest naprawdę inna praca zdecydowanie niż to, co się dzieje na boisku i chciałbym też jakby spróbować wszystkiego, tego z czym musi mierzyć się pierwszy trener, z tym, co musi nadzorować, tak? Czyli przygotowanie fizyczne, mentalne, taktyczne, to wszystko jest ważne i praca asystenta naprawdę to umożliwia, bo poprzednia moja praca, czyli w kadrze U20, to jest w ogóle inna specyfika pracy niż ta, którą mamy w klubie na co dzień, ale też bardzo dużo mi dała, ponieważ tam było bardzo dużo obserwacji, bardzo dużo analiz, indywidualnych spotkań z zawodnikami. To było bardzo duże doświadczenie. Teraz praca na co dzień w klubie to też jest praca nad innymi elementami. Tu już jest właśnie praca z zawodnikami na co dzień, budowanie procesu treningowego, nadzorowanie i tak dalej, więc na to potrzeba naprawdę bardzo dużo czasu, żeby wszystkiego tego chociażby liznąć. Mówię, nie być może idealnym we wszystkim na początku, ale żeby spróbować wszystkiego i mieć jakiś pogląd na każdą z tych spraw. Ty jesteś domatorem? Zdecydowanie. Zaraz wsiądę na rower i będę siedział w domu. W klubie teraz też wiadomo jest trochę pracy do wykonania, ale ja się bardzo dobrze czuję w domu i też część pracy lubię zabrać sobie do domu i przy herbatce i z komputerem na kolanach zrobić co trzeba, a każdą wolną chwilę praktycznie spędzam w domu z rodziną. Gotujesz coś? Nie. To żona gotuje dokładnie. Tak przez wiele lat byliśmy, można powiedzieć, umówieni, że żona zajmuje się domem, a ja mam się skoncentrować na graniu i na to się razem zgodziliśmy i to dobrze wychodziło. Ja miałem tylko zająć się, tak jak powiedziałem, właśnie graniem, przygotowaniem do tego, żeby być jak najlepiej przygotowanym do uprawiania sportu, a żona zajmowała się domem, dziećmi i nadal to robi, więc tutaj się dobrze uzupełniliśmy, ale jak trzeba coś upichcić, to sobie spokojnie dam radę. Czy znalazł się ktoś w twojej długoletniej karierze, kto ciebie doprowadził do furii? Bo ty jesteś, wydaje się, bardzo spokojnym człowiekiem. A to się wydaje tylko. Słyszałem, że nie wiem, czy ty grałeś w Arboledzie? Pewnie nie, czy grałeś? Grałem. Sędziowie mówią, najgorszy zawodnik do zarządzania, potrafił robić rzeczy straszne za kamerą w czasie meczu i do sędziowie generalnie Ekstraklasowi wspominają Arboledę z bardzo złej strony. To, co mówił swojego czasu Smolarek, Ebi. Nie wiem, czy pamiętasz, co zrobił. Pamiętam. Paluszek. Powędrował gdzie nie powinien. Ale taki był, miałeś takiego swojego ulubieńca, że tak powiem, którego nienawidziłeś, wiedziałeś, że ciebie doprowadza do szewskiej pasji, albo jak nawet go widziałeś, to ci się włos na plecach jeżył? Nie było takiej sytuacji. Staram się być spokojny, tak w normalnym życiu. Nie zawsze się udaje, nie zawsze to wychodzi, no niestety. A boisko to oddzielam naprawdę grubą kreską. To, co się dzieje na boisku, to jest jedna sytuacja, to, co się dzieje poza boiskiem. Na boisku mogłem z kimś się naprawdę tam mocno drapać i walczyć, ale po meczu zawsze było ok, czy z sędziami, czy z przeciwnikami. Naprawdę nie było nigdy większego problemu, ale mówię, bardzo zdarzyło się, że kiedyś krzyknąłeś głośno na kogoś, że się zezłościłeś, że powiedziałeś, co myślisz o pewnych, nie wiem, sytuacji, osobach, czy raczej zawsze wodze zaciągnięte i... No to zależy, po której stronie kreski, bo tutaj, tak jak mówiłem, w życiu tak codziennym to raczej jestem spokojny, ale tak na boisku zdarzało mi się. Pamiętam, że kiedyś mi powiedziałeś, że bardzo nie lubiłeś leni na boisku. No to zdecydowanie, no bo... Bo jak ktoś jest lenił się, to ja wiadomo, że ja muszę pracować dwa razy ciężej, żeby załatać dziurę, bo jesteśmy drużyną. No, tak, ale jeżeli mamy jednego lenia, czy takie zgniłe jabłuszko, to zaraża to ciągnie, to jedno, to że zaraża innych, ale jeżeli chodzi o sytuacje boiskowe, to jedna sytuacja ciągnie za sobą konsekwencje, bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie będzie w danej strefie, nie będzie bronił, no to łatwo przeciwnik się dostanie przez tą strefę i ktoś będzie musiał tam wyskoczyć, zasekurować i to kolejny pójdzie łańcuszek błędów, więc w zespole nie ma czegoś takiego, że ktoś nie broni, czy ktoś nie atakuje. Ja też zawsze starałem się tego pilnować, żebyśmy wszyscy bronili, atakowali, jak trzeba było kogoś poprosić o to, żeby troszeczkę mocniej pracował, no to nie było z tym problemu. Jak ty sobie radziłeś, czy radzisz teraz z porażkami? Powiedzmy wcześniej jako piłkarz, teraz jako trener, od razu analiza na chłodno, co było źle, czy musiałeś poświęcić 24 godziny, żeby przemyśleć, wyłączyć się, nie wiem, pójść do kina, cokolwiek, byle nie myśleć?
No jako zawodnik, no to ciężko mi było, bo w sensie ciężko mi było. Ciężej było sobie z tym poradzić, bo ja większy wpływ miałem na to, co się dzieje na boisku i wiadomo, jako obrońca, no to przegrany mecz czy stracona bramka, wiadomo, kto zamieszany. Święty Mikołaj z linii obrony, więc tam było ciężej, ale ja sobie potrafiłem radzić, gdzieś tam stres rozładować, czy w domu, tak jak mówiłem, no zawsze wracałem szybciutko do domu, więc z tym nie było jakiegoś takiego większego problemu, a jeżeli chodzi tutaj o stronę trenerską, to na pewno na gorąco to nie starałem się analizować i nie... Jeżeli oczywiście utrzymam się w tym. Nie będę tego robić. Zawsze wolałem się przespać przez noc i na spokojnie obejrzeć mecz następnego dnia i przeanalizować. Oczywiście w trakcie i po spotkaniu od razu kilka wniosków też jest gdzieś zapisanych na karteczce, tak żeby nie zapomnieć takich najważniejszych, ale jeżeli chodzi właśnie tutaj mecze nasze i ja ze strony jako już trener, to wolę następnego dnia na spokojnie dopiero taki mecz obejrzeć, przeanalizować i się zastanowić. Czy ty jako piłkarz, czynny zawodnik, kiedyś rzeczywiście, każdy popełniał błędy, ale czy zdarzyło ci się zawalić mecz? Czy poniżej pewnego poziomu, jak ciebie kojarzę, to ty byłeś poniżej pewnego dobrego poziomu nie schodziłeś, nigdy nie byłeś gwiazdą. Nigdy nie byłeś osobą, którą po meczu nosili, podrzucano, ale poniżej pewnego poziomu nie schodziłeś. No to tak, zdecydowanie tak było, ale kilka błędów takich w życiu gdzieś, czy meczów przydarzyło się, że tam byłem mocno zamieszany. No niestety, to jest nieuniknione, błędy i to jest normalne, ale właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, no bardzo mocno brałem do siebie te popełniane błędy i było kilka spotkań takich w życiu, że no ciężko było strawić tę porażkę, czy przykładowo jakiś ważny remis, gdzie no dużo nam uciekło. Gdybyś miał cofnąć czas, coś byś zmienił w swojej karierze piłkarskiej i teraz trenerskiej? Nie, nie. Mi się wydawało, że raczej chyba miałeś jakąś swoją drogę, którą podążałeś i którą chciałeś podążać i wydaje mi się, że chyba nie jesteś zawiedziony tym, co osiągnąłeś. No wiadomo, że każdy ma gdzieś swoje marzenia i chciałby grać w jak najlepszym klubie, w jak najwyższej lidze i to jest normalne, tak? A było coś takiego, że jakiś transfer ci uciekł, że miałeś coś tam, byłeś blisko jakiegoś klubu, którego nie wiem, który był dużo lepszy, dużo bogatszy od tym, którym grałeś i gdzieś tam się na ostatniej prostej to, nie wiem, pozmieniało? Tak, był taki najważniejszy, który mi jakby no nie uciekł, bo ja do dzisiaj mam kontrakt podpisany ze strony klubu, ale leży sobie na pamiątkę, to była Admira Wacker Mödling, to była austriacka wtedy ekstraklasa. I po występach właśnie młodzieżowej reprezentacji Polski w Zawiszy Bydgoszcz tam dostałem propozycję kontraktu, ale rozeszło się wszystko o ekwiwalent za wyszkolenie, bo nie miałem skończonego 23 roku życia i wyjeżdżając do klubu zagranicznego to były duże pieniądze do płacenia. Tam groziło mi to, że przez jakiś czas nie będę grał, więc to zdecydowało, ponieważ no, klub chciał troszeczkę zbić sceny i gdzieś tam poprzez UEFA no negocjować jakby to, ile muszą zapłacić, a ja bałem się tego ryzyka, no bo byłem, mówię, młody i nie mogłem dopuścić do takiej sytuacji, żeby przykładowo przez parę miesięcy albo nawet było zagrożenie, że przez pół roku nie będę grał w piłkę. Także to była jedna taka sytuacja. No i były ze 2-3 kluby, tak ekstraklasy, które były gdzieś tam zainteresowane w momencie, gdzie rzeczywiście tam dobrze sobie radziłem. Torby były spakowane, już ja w blokach startowych z torbą pod pachą, ale coś na ostatniej prostej się wysypywało. Ale... Miałeś żal, czy okej, będą kolejne, rozpakowałeś torby, gramy dalej? No to teraz tak na spokojnie do tego można podejść i opowiedzieć, ale wtedy to były żal. Był żal, były emocje, tak? Bo to już mówię, wszyscy spakowani czekają tylko na znak sygnał i coś się wysypywało na ostatniej prostej, ale to widocznie tak musiało być. Ja tam nie żałuję. Ja starałem się zawsze dawać z siebie maksa i tak jak powiedziałem wcześniej, no, widocznie na tyle, co mogłem wycisnąć, wycisnąłem, a tutaj nasz klub, no to był, wiadomo, duża marka w naszym regionie, ale to też nie było jakichś świetnych warunków do tego, żeby się przygotować do seniorskiej piłki, no bo w tamtych latach wiadomo, gdzie trenowaliśmy, jak dużo trenowaliśmy i jak byliśmy do tego przygotowani. Jakie marzenia ma teraz Piotr Klepczarek? Marzenia? No nie powiem wam o swoich marzeniach, bo byście powiedzieli, że jestem dotworek, żeby mnie wysłać. Dokładnie. Chcesz powiedzieć, że wam sobie do ekstraklasy?
Nic nie mówię. No, mam marzenia duże, ale nie będę o nich mówił, bo tak jak powiedziałem, no, ktoś pomyśli tutaj, że jestem szalony, także mam tam swoje marzenia małymi kroczkami. Mam nadzieję, że tym marzeniem jest awans do Ekstraklasy ze Stomilem, że w przyszłości będzie nam dane, moi drodzy. Piotr Chlebczarek, trener Stomil Olsztyn, trener asystent, który pochodzi z Olsztyna, który się utożsamia z tym miastem i który ma wielu przyjaciół. Mam nadzieję, że ci, którzy myśleli, że Piotr Chlebczarek jest z Warszawy bądź z okolic, teraz dowiedzą się, że to jest nasz chłopak. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.